Hejka kochani, dzisiaj jestem z moją koleżanką i będziemy otwierać paczkę od Wicki. Jest to osobny odcinek tylko na jedną paczkę, ponieważ paczka jest ogromna i się spodziewam, co tam może być. Więc zabieramy się za otwieranie. Teraz to tak przecinamy. Okej, otworzyłam paczkę, ukazuje nam się bibułka, więc otwieramy. I ukazał mi się Hoppy Horse od Funky Fryz z taką odmianką na pyszczku. Jestem zaszokowana, że moje Funky szyją takie piękne Hoppy Horse. Nigdy nie widziałam na oczy takiego śliczniucha. To jest mój pierwszy karusiak, mega mi się podoba. Zaraz położymy kijek i w ogóle bardzo Ci dziękuję. Co nie wiem, jak chciałam dziękować. To jest po prostu jedna z moich najlepszych paczek, jakie dostałam. Hoppy Horse jest piękny, możecie pisać w komentarzach dla niego imiona. A jeżeli się nie da, tutaj na to właśnie na TikToku w społeczności. Hoppy Horsik jest piękny, jeszcze raz bardzo dziękuję. Odkładam go i patrzymy, co jest tutaj dalej. Okej, wyciągam bibułkę i mamy jeszcze mnóstwo prezentów. Dostałam całą rolę taśmy parcianej, naprawdę jest ogromna. Tu może być 50 metrów, kurde. Mamy jeszcze sznurki bawełniane, czerwony i niebieski. Czerwonego sznurka bawełnianego jeszcze nigdy nie miałam, więc zobaczymy, co będzie z niego właśnie wychodzić, jakie tam haltery i uwiązy. Taka kartka filców, kwiatuszki, bardzo ładne. Dziękuję. Cała jeszcze normalnie rolka takiej pięknej, beżowej taśmy. Zrobię sobie z niego taki piękny kantarek z futerkiem, mówię wam, to będzie sztosik. Bardzo dziękuję, przecudne. Mam tutaj całą taką roleczkę naklejek thank you, thank you, thank you, thank you. Będę je przylepiać na wasze zamówienia. Co wy na to? Bardzo fajny prezent, również mega dziękuję. Mam tutaj takie kółeczka, są dosyć duże, ale zawsze się do czegoś przydadzą. Taką butelkę śnieżynek i choineczek czerwonych. Bardzo dziękuję, mega duże są te buteleczki. W woreczku koraliki pysla, które zawsze się przydadzą. Taki fajny długopis i go dostanie moja siostra. I dostałam takie piękne brokatowe wkłady do kleju na gorąco. Są bardzo takie malutkie i wąziutkie, ale może jakoś się w tym kleju rozpuszczą. Jakby nie, no to i tak są takie fajne brokatowe jakby patyczki. Następnie taka piękna naklejeczka krówki i więcej krówek. Całą bibułę wyciągam, a na dnie folia bąbelkowa. Bardzo Ci, droga osobko, dziękuję. Jestem tak po prostu zadowolona z prezentu. Jest po prostu niewiarygodnie fajny. Nie spodziewałam się, że będzie aż taki mega. Konik jest cudowny. W ogóle nie spodziewałam się, że będzie tak wykonany, że normalnie, nie wiem. Po prostu jest cudowny. Mam również takie całe wielkie te taśmy parciane, kółeczka, filce, sznurki bawełniane, cekiny. Bardzo za wszystko dziękuję. To jest do tej pory chyba najlepsza paczka, jaką w ogóle w życiu dostałam. Zaraz na TikToku pojawi się dużo filmików z konikiem, pojawią się jakieś filmiki, też zrobienia rzeczy dla niego i w ogóle. Piszcie, czy wam się podobało, koniecznie lajkujcie, subskrybujcie, zostawiajcie dużo łapeczek w górę i do zobaczenia, pa pa!